Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na taką treść bardziej vlogową. Chciałam z Wami o kilku tematach pogadać. Postawiłam sobie tam wyjątkowo zamiast tulipanów gerbery i to jest jedyna rzecz, jaka mi dzisiaj towarzyszy, że tak powiem, rzecz po moim mężu w dniu naszej 15. rocznicy ślubu. Ponieważ jestem sama. Tak też się zdarza i o tym też w dzisiejszym filmie. Także zapraszam Was bardzo gorąco na film. Jeżeli chodzi o mój makijaż, który nie jest moim zdaniem absolutnie makijażem pozytywnym, jeżeli mówimy o oczach, bo twarz, nie wiem jak teraz tam wygląda, ale generalnie twarz jest dużo lepsza, to Was odsyłam po prostu do poprzedniego filmu. Po obejrzeniu go wszystko stanie się jasne. Także zapraszam Was bardzo do oglądania. I może zacznijmy właśnie od historii, dlaczego tylko po moim mężu dzisiaj zostały mi gerbery. I w sumie, wiecie, mam tyle tematów, które chciałabym z Wami omówić. Tyle takich tematów, w których naprawdę chciałabym pogadać właśnie z ludźmi jakby spoza swojego bezpośredniego, przepraszam, realnego otoczenia i poznać Wasze zdanie, że to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. I można byłoby nagrać pewnie mnóstwo filmów na ten temat, ale ustalmy sobie szczerze, żeby one miały szansę trafić i do Was, i do innych ludzi, zainteresować ich, to musiałabym się bawić w bardzo duże te clickbaity, a to nie jest do końca coś, co mnie, że tak powiem, to nie jest coś, co lubię, bo między innymi chciałabym z Wami pogadać na temat odejścia, znaczy potencjalnego odejścia od czerwonych pasków na świadectwach. Szczególnie, że wiem, że wiele z Was ma dzieci właśnie w wieku szkolnym i bardzo jestem ciekawa Waszego zdania jako rodziców. No ale mówię, nie wszystko można zrobić naraz, więc skupimy się dzisiaj na tych najciekawszych tematach, które aktualnie gdzieś tam sobie procesuję w głowie. I zacznę właśnie od tych nieszczęsnych gerberów. Jestem 15 lat po ślubie, w związku jestem z moim mężem od 2004 roku, czyli dokładnie minęło nam 20 lat bycia razem i to takiego bycia razem faktycznego, bo na przestrzeni tych 20 lat myśmy się tam nie widzieli w sumie, nie wiem, dajmy na to niespełna miesiąc. Jesteśmy ze sobą praktycznie, no może nie zawsze 2-4 na dobę, ale jednak bardzo dużo czasu spędzamy razem. To też ma znaczenie, bo wiecie, czasem są związki, gdzie po prostu gdzieś tam się ludzie mieszkają w różnych miastach i tak dalej, obojętne. I mój mąż ostatnio pracował nad bardzo ważnym gdzieś tam wdrożeniem w pracy. To było dla niego bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. Pracował tak, że kiedy miał wdrożenie, zaczął pracować jednego dnia o 9 rano i skończył następnego dnia o 10 rano. I na szczęście poszło to naprawdę całkiem sprawnie. No i był oczywiście z siebie bardzo dumny, co oczywiste. I w związku z tą akcją miał mieć taką imprezę. Imprezę służbową, taką imprezę finansowaną z pracy, która ma na celu no, jakby świętowanie tego właśnie sukcesu. No i oczywiste jest, że na takiej imprezie nie może zabraknąć jednej z osób, która za ten sukces odpowiada od jakiejś tam ze stron. No i słuchajcie, peszek orzeszek polega na tym, że ta impreza jest dzisiaj. Dzisiaj, 4 lipca, w dniu naszej 15. rocznicy ślubu. I poinformowanie mojego męża, to jak mnie poinformował o tej imprezie, uważam, że się naprawdę nadaje na osobny film związkowy, tylko tutaj większość z nas, jak tutaj wszyscy siedzimy, albo jesteśmy w związkach, albo mamy takie historie związkowe i takie doświadczenie, że wątpię, żeby nas to akurat interesowało. To miałoby sens, gdyby nagrywać dla dużo młodszej publiczności. Podchodzę do laptopa mojego męża i on mówi, no o, jest już ten termin imprezy. Patrz, 4 lipca, tam godzina 18. Ja tak na niego patrzę i mówię, ale wiesz, że to jest nasza rocznica ślubu? No co, mój mąż na mnie patrzy i mówi, aha. I tak się skończyła ta rozmowa. I potem coś gadamy i zaczęłam się śmiać, tak wiecie, go trochę brać pod... I mówię, słuchaj, ale ty mi nawet nie zapytałeś, czy ty możesz iść na tą imprezę, czy możesz iść, no wiecie. Jakoś pewnie inaczej to sformułowałam, ale czy nie masz nic przeciwko, że nie zapytał mnie, czy ja nie mam nic przeciwko, żebym poszedł na tą imprezę? I on mówi, nie no, przecież cię pytałem.
co myślę, wiesz czym jest, jakieś tam, co? Gaslighting, jakieś te toksyczności. Oczywiście to jest żart. Znaczy może nie śmieszne, ja wiem, bo to jest poważny problem, ale nie, nie, tutaj, ale to był piękny w ogóle mechanizm i on był naprawdę przekonany, że on mnie zapytał, a ja powiedziałam, że nie ma problemu. W ogóle taka rozmowa nie miała miejsca. Oczywiście ja nie miałam najmniejszego problemu z tym, że mój mąż dzisiaj poszedł na tą imprezę. Wiem, jak dla niego jest to ważne wydarzenie i bardzo chcę, żeby się też no, tak klimatyzował z innymi pracownikami, szczególnie, że on pracuje głównie zdalnie, a wiem, jakie ogromne znaczenie dla psychiki ma właśnie spotykanie się z ludźmi z pracy face to face. Więc nie miałam najmniejszych, nawet przez moment, nawet mini wątpliwości, nawet minimalnej, wiecie, tak zwanej krzywej mordki, że nie, mi jest przykro, my dzisiaj świętujemy te 15 lat razem, a ty idziesz na imprezę, o! Nie, po prostu nie. I wiem, że związki są różne i wiem, że relacje w związkach są różne i nie mi naprawdę oceniać, jak ktoś inny by na to zareagował, ale po prostu stwierdziłam, że dla mnie to nie stanowi żadnego problemu. Szczególnie, że mam PMS, szczególnie, że jestem jeszcze bardziej taka nabzdyczona niż normalnie w życiu. Nie, no po prostu nie. Natomiast powiem wam, że kiedy oczywiste dla mnie było to, że nie stanowi to dla mnie problemu, to sobie pomyślałam, ciekawa jestem, dla ilu osób, które gdzieś tam znam bliżej, dalej, no tak wiecie, w realu, a co dopiero jakby ludzi, których właśnie nie znam w realu, byłoby to problematyczne. No dla mnie nie jest. Natomiast jedyne co to w końcu się zreflektowałem, mówię, Boże, ty mi nawet kwiatków nie kupisz tego 4 lipca, no bo gdzie on kupi te kwiatki wieczorem, w nocy? No to właśnie wczoraj kupił mi takie piękne gerbery w Lidlu. Bardzo mi się podobają gerbery, zawsze lubiłam tego rodzaju kwiaty, bo one długo stoją i uważam, że pięknie wyglądają i jestem usatysfakcjonowana. Kochany mąż kupił mi kwiatki. Ale możecie swoją drogą dać znać, czy wy w ogóle celebrujecie rocznicę ślubu? Bo u mnie jest tak, że jest bardzo duży i jest bardzo jasny podział na rodzinę tą mojego męża, tą pierwotną, bo teraz jesteśmy wszyscy jedną rodziną, rodzinę mojego męża, a rodzinę naszą, moją. W mojej rodzinie, moi rodzice nam zawsze składają życzenia, nie wiem, dają jakiś prezent z tytułu tej rocznicy ślubu, tak samo moje dwie ciocie. Ja ich tak nie nazywam, dlatego zawsze dziwnie mi to z ust wychodzi. Ciocie, dwie siostry mojego taty także nam składają te życzenia. Natomiast ze strony rodziny mojego męża nie ma w ogóle takiej kultury celebrowania w jakimkolwiek stopniu rocznicy ślubu. Jeśli chodzi o życzenia od takich osób pobocznych, no to jeżeli napomknę akurat w rozmowie, że dzisiaj mamy rocznicę ślubu, to ktoś tam ze znajomych nam składa życzenia. Zazwyczaj nam składa życzenia na rocznicę ślubu tylko nasz świadek, ze świadkową nie mam kontaktu. I w ogóle ludzie tak tego nie celebrują. Ja jak wiem, że ktoś ma rocznicę ślubu, a faktycznie też mało tych rocznic gdzieś tam zapisuje. Wiem, że chyba w lipcu mają nasi jedni przyjaciele rocznicę, no obojętne. To nie ma jakby w nas tej kultury składania sobie życzeń, a uważam, że to jest bardzo, bardzo takie pozytywne i... No i w ogóle fajne, no, żeby sobie składać po prostu życzenia na te rocznice, ale dajcie w ogóle znać, czy wy jakoś celebrujecie to, czy jakby to jest dzień jak każdy inny, czy faktycznie to jest taki trochę dzień jak walentynki, że to tego dnia trzeba iść, nie wiem, do knajpy, tego dnia trzeba zjeść coś lepszego, albo nie wiem, tego dnia trzeba zrobić coś innego, kupić kwiatki, czy jakoś u was te rocznice ślubu, też u małżeństw z większym stażem niż mój, jest kultywowane. U nas, u mnie w rodzinie, bardzo zawsze mocno te rocznice były obchodzone. I to temat numer jeden, który się stał trochę zbyt długi. A teraz temat numer dwa. Jakby olejmy te świadectwa, bo chyba, że ktoś ma ochotę coś o nich napisać, ale to jest generalnie głęboki temat, tak samo jak fakt, że nie ma teraz ocen od pierwszej do trzeciej klasy, tylko są to opisowe oceny. To jest bardzo interesujące, bo tutaj się nasuwa w ogóle taki wniosek, w którą stronę my zmierzamy, bo wiecie, o ile... Tylko powiem dwa słowa. Obiecuję. O ile jestem za tym, że dzieci tam powinny uwalniać swoje emocje i tak dalej, tak, ja bezdzietna, wiecie, pani co wali w szyję, jestem za wieloma takimi pozytywnymi jakby nurtami wynikającymi gdzieś tam ze współczesnych kanonów wychowania, o tyle mam coraz bardziej wrażenie, że jak w końcu te pokolenia dojrzeją, to będzie problem. Bo teraz się stwarza takie bańki, kurde, tam wszyscy wydadzą majątek na psychoterapię. Serio, ja to po prostu obstawiam.
potworzy się nam pokolenie lękliwych w pewnym momencie osób i ja jestem tego więcej niż pewna i żaden, nawet mądrzejszy ode mnie człowiek, a takich jest wiele, żaden psycholog, żadna osoba z fakultetami, doktorami, habilitacjami mnie nie przekona, że jeżeli będziemy ciągle mówić tym najmniejszym, że one mogą wyrażać te swoje emocje na lewo i na prawo i nie uczyć pewnych zasad społecznych, bo to bardzo często idzie w parze, zakażemy czerwonych pasków, bo dziecku jest przykro, bo tak, bo taki po prostu czytałam artykuł, bo dziecku jest przykro, więc no nie, to nie mogą być czerwone paski. Nie może być tak, że jedno dziecko dostaje czerwony pasek, a drugie dziecko nie dostaje czerwonego paska. No nie. To zmierzamy do tego, że nie ma być żadnej konkurencji. I wszystko byłoby genialnie i świat byłby idylliczny. Tylko pomyślcie, że te dzieci kiedyś trafią do liceum i kiedyś trafią na studia, a potem kiedyś trafią do pracy. I co? I ich pracodawcami które pokolenie będzie? Nawet jeżeli teraz dziecko jest w pierwszej klasie podstawówki, to dużym prawdopodobieństwem jest, że jednak ich pracodawcami będą ludzie z troszeczkę tych pokoleń, które bardziej twardo stąpały po ziemi, nie? I co? I w pracy, jeżeli szef cię zapieni i masz wobec niego negatywną emocję i nie wolno ich tłamsić, bo generalnie nie wolno, pewnie. Ale co, powiesz mu, że jest taki, siaki i owaki, czy się rozpłaczesz? Bo ty nie możesz w sobie zamykać emocji. To jest, mówię, cholernie dla mnie ciekawe i zastanawiam się, w którą stronę świat, czy właściwie Polska zmierza, że za chwilę będą z tego problemy. One nie będą dzisiaj, one nie będą jutro, ale dojdzie do momentu, kiedy zetknięcie się z rzeczywistością będzie zbyt, moim zdaniem, brutalne dla aktualnie tych najmłodszych. Oczywiście wszystko zależy od rodziców, bo brak czerwonego paska to jedno, ale to, jak rodzice komunikują się z dziećmi, jak umiejętnie je wprowadzają, jak odpowiednio je w ogóle socjalizują, odprawiają tą socjalizację wtórną, jak dużo jakby poświęcają na to czasu, albo jak mądrze to robią, to będzie miało oczywiście najistotniejszy wpływ. Ale wiele dzieci jest cały dzień w placówkach wychowawczych. Mówię, to jest bardzo, bardzo dla mnie ciekawe. Wiem, dobra, już poruszam drugi temat i teraz już nie będzie wiadomo, o czym komentować, ale aż mnie naprawdę kusi, żeby tak się powymądrzać z perspektywy właśnie osoby nie mającej tego potomstwa, ale jednocześnie osoby bardzo takiej empatycznej wobec dzieci i osoby, która, no już nie powiem, bo się niektórzy cofnie im się treść żołądka, jak powiem, że osoba, która jest socjologiem. Sorry, musiałam. Ale no, mam taką pokusę, tylko żeby ten film miał sens, to musiałyby się wszystkie osoby, które go obejrzą, albo większość z nich zaangażować w te komentarze, bo inaczej to będzie paplanina bezdzietnej baby, która właśnie daje w szyję i wiecie, i nie ma w ogóle świadomości niby o czym mówi. Ale o czym miał być ten film? Bo o nie o tej rocznicy, nie o tym, że zostałam sama w rocznicę, nie o tych świadectwach, nie o tych dzieciach, tylko o oszustwach, moi kochani. I teraz obczajcie tego chomika w głowie, który właśnie zastanawia się, jaki dać tytuł? Zostałam sama w rocznicę, czy oszustwa finansowe? Mam dla was do opowiedzenia bardzo ciekawą historię. Jeżeli macie TikToka, to założę się, że na milion, milionów procent trafiliście na tą historię opowiedzianą na TikToku. Ale ponieważ wiem, że część z was brzydzi się TikTokiem i go nie ma, no jeszcze mogli się na nią trafić na Instagramie, ale to już mniejsze prawdopodobieństwo, to pomyślałam, że przyjdę i wam opowiem. Oszustwa. Oszustwa na telefon, na wnuczka, na policjanta, na garnki. Każdy z nas na pewno ma w zanadrzu taką historię. Powiem wam, dla mnie najbardziej chyba creepy historia była ta, która dotknęła moją mamę, którą próbowano zrobić właśnie na garnki Ceptera z samochodu, wiecie, tam zostały garnki, ktoś sprzedaje, musi wyjechać, nie ma na bilet i ona się nie dała. Niemniej jednak nie dała się tylko dlatego, że miała świadomość, że to jest jakieś takie trochę dziwne, że ci ludzie są dziwni, że oni niby za nią idą, że oni pojadą z nią do bankomatu, żeby ona wypłaciła pieniądze. Ale po całej akcji na gorąco zadzwoniła do mnie i powiedziała: widzisz dziecko, a mogłam ci kupić te garnki Ceptera dużo, dużo taniej. Ja wtedy mówię: Boże, mamo, o czym ty mówisz? I mam świadomość, jak bardzo łatwo dać się nabrać na różne rzeczy. 100 lat temu, kiedy wyszłam za mąż,
Jednak wracamy do rocznicy ślubu. W 2009 roku wtedy jeszcze istniał tam Nobel Bank, Open Finance, to były takie te różne spółki Czarneckiego i ja miałam kartę kredytową podpiętą jakby pod kartę mojego męża, to był jakiś taki dziwny twór. I pamiętam jak dziś, że do mnie zadzwonił facet na bardzo popularną metodę na oszusta, natomiast to nie był oszust ewidentnie, to on dzwonił z tamtej firmy, bo nad tymi ludźmi właśnie z Open Finance, i na tych innych spółkach, już nawet nie pamiętam, Idea Bank, ale Idea Bank to chyba później. Oni mieli bardzo restrykcyjne plany do wyrobienia. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie słynne właśnie aferę z Open Finance, z tymi lokatami. Tam bardzo ktoś czuwał nad tym, żeby oni te plany wyrabiali i to niestety powodowało, że dopuszczali się bardzo wielu, no najdelikatniej mówiąc, nieetycznych zachowań. I do mnie, i prosiłam męża, ponieważ wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko, to prosiłam męża, żeby mi wyrobił tą nową kartę, czyli żebym miała na swoje aktualne nazwisko. I jest właśnie 2009 rok, dosłownie, nie wiem, wrzesień, ja wyszłam za mąż w lipcu, tak? I dzwoni do mnie pan i mówi, że dzień dobry, pani Agato, pani tutaj składała wniosek o wyrobienie karty kredytowej, ale pani go nie skończyła uzupełniać. W związku z tym ja dzwonię, żeby pani pomóc, żebyśmy uzupełnili ten wniosek. I na milion, milionów procent mówię, to nie był oszust, tylko po prostu ktoś musiał wyrobić plan. I mnie tak coś tknęło, mówię, wszystko pasowało. Ale mówię, ale jakie dane? No, musi pani tam podać PESEL, jakiś tam adres i sobie myślę, kurde, to ja niby wypełniałam ten wniosek, czyli dajmy na to mój mąż, w moim imieniu i nie wpisał, czyli co on wpisał? Moje tylko imię i nazwisko? I tutaj mi się zapaliło, wiecie, takie bim, bim i mówię do pana, a jak ja mam na nazwisko? No i pan podał moje panieńskie nazwisko. No i potem ja mówię, to wie pan co, no mamy problem, ponieważ ja już się tak nie nazywam i gdybym składała ten wniosek, to bym już podała swoje nowe nazwisko. I potem się zorientowałam, że nie, że tylko miało to właśnie służyć wyrobieniu planu. Ostatnio, no i jakby kropka. Ostatnio, słuchajcie, problem był taki, że to było rano. Bo w ogóle, żeby ten film nie był tylko taką głupią paplaniną, być może clickbaitowym tytule, to jest jedna rzecz, jedna mądra rada od Agatki, że jak odbieracie telefony z nieznanych numerów, ale nawet ze znanych, to już potem idzie się przyzwyczaić, nigdy nie odbierajcie telefonów, tak słucham. Dlaczego? Dlatego, że później wasz głos może być wycięty i włożony w jakieś decyzja, czyli zawarcie jakiejś umowy na odległość. Ile jest w tym prawdy? Nie wiem, ale przekonuje mnie, że do takich sytuacji może dojść. I dlatego teraz każdy telefon odbieram od słów halo, słucham. Słuchajcie, jest godzina, nie wiem, jakaś tam wczesna poranna i dzwoni do mnie pan. I tutaj istotne jest, że ten pan do mnie dzwoni z bardzo wyczuwalnym, ewidentnym wschodnim akcentem. I nie, i to nie jest żadne uprzedzenie, tylko wszystkie te oszustwa, albo inaczej, wszystkie oszustwa, o których słyszałam, mają związek właśnie z bardzo mocno wschodnim akcentem. I pan do mnie dzwoni i mówi, dzień dobry pani Agato, pani składała u nas wniosek o pożyczkę na 2000 zł, ale inaczej, jeszcze raz, bo spaliłam. Dzień dobry pani Agato, tutaj ktoś składał wniosek w pani imieniu na 2000 zł, ale podejrzewam, że to nie jest pani. Zgadza się? I przez to pytanie zgadza się i przez to, że to była poradna godzina, ja po prostu się rozłączyłam. Bo należałoby, jeżeli powiesz, on zadaje pytanie, zgadza się, czyli nie ty składałaś wniosek, zgadza się. Jaka jest odpowiedź? Tak. Więc mając to w tyle głowy, po prostu się rozłączyłam. Nie chciałam kontynuować tej rozmowy, bo miałam przekonanie, że mam zastrzeżony numer PESEL i tak dalej, i że tak naprawdę trącąc na kilometr oszustwem, to, że ktoś zna moje imię i mój numer telefonu, to już wiem, że musiało być gdzieś tam sprzedane z jakichś innych baz, bo mój numer telefonu de facto nie jest mój, tylko mojego taty, więc po prostu ta rozmowa dalej nie miała sensu. Nikt na mnie żadnej pożyczki nie próbował wziąć, a nawet gdyby próbował, to skąd ten pan wie, że to nie byłam ja? Odwróćmy sytuację. Miałam jeszcze, słuchajcie, ciekawszą akcję. Miałam konto, znaczy mam konto w jednym banku, gdzie nie zamknęłam go, bo jest to jeden z nielicznych banków, gdzie nie można tego zrobić przez internet, a to była pandemia, no nieważne. W końcu stwierdziłam, że to konto mi się przyda. Ale pobiera mi opłatę za prowadzenie rachunku, a ja na tym koncie nie mam żadnych środków.
I dzwoni do mnie, przepraszam was, strasznie mi noga zdrętwiała. I dzwoni do mnie numer komórkowy, dzwoni jakaś pani i mówi do mnie, właśnie dostałam życzenie na rocznicę ślubu, a propos tego, co mówiliśmy. No więc jednak ktoś się składa. To już drugie dzisiaj, nie licząc rodziny. No i pani do mnie mówi, pozdrawiam Karola, i pani do mnie mówi, że dzień dobry, czy pani Agata? Rozmowa oczywiście jest rejestrowana, ja dzwonię z takiego i takiego banku. Celem weryfikacji dla odbycia dalszych, wiecie, etapów rozmowy, bardzo proszę o podanie pani danych. No ja na czoku, tak wiecie, jakby pasowało mi, bo wiedziałam, że mam zaległość na tym koncie właśnie z tytułu tego, że nie spłaciłam, bo już takimi SMS-ami mnie nękali, że nie spłaciłam właśnie tej opłaty, znaczy no nie ma tam środków na pokrycie opłaty za prowadzenie rachunku. No i mówię tam pani imię, nazwisko, adres, no i pani mówi, no to już numer PESEL. I ja mówię, ale zaraz, sekunda. Tak naprawdę ja nie wiem, kim pani jest. To jeszcze było też przed tą falą właśnie tych oszustw, tak popularną. Ja mówię, ale właściwie nie wiem, kim pani jest. Dlaczego ja mam podawać pani numer PESEL? Proszę mi powiedzieć, o co chodzi. Na co pani mówi, nie, pani musi podać ten numer PESEL, żeby się zweryfikować. Ja mówię, to cudownie, ale ja tego numeru PESEL pani po prostu nie podam. I pytam ją, czy chodzi o zaległość na koncie bankowym, bo jeżeli tak, to ja jestem tego świadoma i tam wkrótce spłacę tą zaległość, tamte, nie wiem, 20 zł. Na co pani mówi, dobrze, to w takim razie, skoro pani się nie chce zweryfikować, to ja już pani nie mogę udzielić żadnych informacji. I się rozłącza. Kilka dni później przyszło mi pismo, już wysłane pocztą prawidłnie, że mnie oddadzą do windykacji, bo zalegam te 20 zł. Natomiast spójrzmy na to od strony klienta. Dzwoni do ciebie zwykły numer komórkowy. Skąd ja mam wiedzieć, kto to jest? Dlaczego ja mam podawać, a jak poza tym, jeżeli pani dzwoni na mój numer podany, kontaktowy, ja podaję swoje imię, nazwisko, adres, to na jakiej podstawie, no oczywiście to jest kwestia procedur wewnętrznych, ja sobie zdaję sprawę, nie? Ale no to już raczej, jakie było prawdopodobieństwo, że ktoś, to był ktoś inny, no wiecie, o co mi chodzi. Szczególnie, że ta informacja tajna, którą pani miała mi do przekazania, chodziło tylko i wyłącznie o to, że pani ma tam zaległość 20 zł za prowadzenie rachunku, to niech pani wpłaci te 20 zł, to ta zaległość zniknie. Jeszcze miałam akcję z zaległością na 1 grosz, ale to wam daruję i przejdę w końcu do meritum. Na TikToku wyświetlił mi się TikTok pani, która płacze i mówi, że oszukali ją na 120 tysięcy. I w tym momencie już powinniście wiedzieć, czy wiecie, o co chodzi, czy nie. Ponieważ w każdym późniejszym filmiku na temat tej akcji jest powiedziana ta kwota. Wręcz od tych słów ten filmik się zaczyna. I pani płacze, została oszukana, że zadzwonili do niej z banku, potem zadzwonili do niej z policji. Ona sprawdzała te numery telefonów na stronie internetowej, jakieś numery referencyjne komendanta. Oni straszyli, że wsadzą ją do więzienia. No i ona przelała te 120 tysięcy. A sobie myślę, ja pierdzielę, nie? No nie zazdroszczę, no wiecie, no jakby, no... To był TikTok numer jeden. Już nie policzyłam ich dokładnie. Ale potem było tych TikToków, nie wiem, chyba z 5 czy 6. I w żadnym z nich nie było żadnych konkretnych informacji. Ale ciągle było powtarzane, że pani została oszukana 120 tysięcy. I żeby udostępniać te TikToki, żeby ostrzec innych. Ale jak? Jak mają być ostrzegani inni, jeżeli nie wiemy, w jakim dokładnie mechanizmie pani została okradziona? Nie wiemy nic. Więc pani, żeby nam to opowiedzieć, zrobi live'a na TikToku. Ja nie wiem, czy na TikToku można zapisywać live'y, nie znam się na tym. Ale zrobiła niby tego live'a. No i tego live'a już nie ma. No więc pani jeszcze w międzyczasie nagrała rozmowę z mamą na jakiegoś Spotify'a, gdzie... Tam część ludzi myślała z komentarzy z tych TikToków, ja się do pewnego słuchajcie wciągnęłam w to uniwersum, że się czegoś dowie, okazało się, że nie, że ten Spotify, bo ta mama jest jakąś terapeutką, znaczy brzydko mówię jakąś terapeutką, terapeutką, ale właśnie jakąś, bo mi się wydaje, że holistyczną, no nieważne, to tam się pojawiło o emocjach osoby oszukanej. Więc dalej nic, wiecie, nie idziemy do przodu z tą historią. No to potem pani, która ma 30 tysięcy, w tym momencie ma 30, nie wiem ile miała, kiedy zaczynała tą akcję, bo te TikToki się tam powybijały. Na tym TikToku przewala tych swoich widzów na, już mieliśmy Spotify'a, teraz na Instagram. Na Instagramie ma 895 obserwujących i tam zrobi live'a. Ale tego live'a też nie zapisuje. Dobra, to gdzie jeszcze pani brakuje? Na YouTubie. Więc pani teraz wrzuca filmik na YouTubie z rozmową z prawnikiem, który ją reprezentuje,
jak się ustrzec, żeby nie dać się oszukać. Na YouTubie ma 15 subskrybentów. Myślicie, że czym to się de facto różni od próby po prostu jakby wyciągnięcia, wiecie, jak najwięcej? Tym, że to po prostu przebiło najbardziej obrzydliwe clickbait, jakie kiedykolwiek widziałam w życiu. Naprawdę. Różne syfy były, różne clickbaity były, różne były miniaturki. Pamiętam taką aferę, gdzie dziewczyna nagrała film o tym, że została, tutaj nie mogę użyć tego słowa, ale taki był tytuł, że została brutalnie... Czyli to były czynności... A się okazało, że to w ogóle nie o tym był film, czy tam nie o niej. I ją wtedy bardzo zjechano. Zresztą to była chyba dziewczyna, która robi jakieś przekręty na jakieś szkoły angielskiego. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, o czym mówię. Więc naprawdę różne obrzydliwe clickbaity widziałam, różne jakby łapanie się, tak jak mama ginekolog. Tutaj robię prywatne konto, tu robię, wiecie, publiczne, po to, żeby jakby połapać jak najwięcej followersów. Pani, co pokazywała, jak gotuje te grzyby, co nie były grzybami jedzalnymi. Jakby różne rzeczy, na różnych rzeczach jakby ludzie się wybijają i... No niestety. Ale to wciągnęło mnie niestety na tyle, i podejrzewam, że ileś osób też, że zaczęło aż mnie ciekawić, co będzie dalej, gdzie jeszcze się ukaże film. No i wyobraźcie sobie, pani teraz na tych swoich TikTokach, w co drugim filmie mówi o tym, gdzie udzielała wywiadu. A udzielała już go, wierzcie mi, chyba wszędzie. I w Polsacie, i nie wiem, i chyba i w TVN-ie, i w czymś, i w radiu, i w telewizji, i w gazecie, i kuźwa, no po prostu totalnie wszędzie. I co najlepsze jest, my jako widzowie, dalej, jako obserwatorzy tego, dalej nie wiemy, jak ona została oszukana. No i dobra, wciągnęłam się, mówię wam. Ktoś powie, dziewczyno, więcej mycia, ja to tak zawsze mówię wśród moich znajomych, więcej mycia, kibla, mniej Instagrama, nie? I tak trochę jest. Ale są też takie sytuacje, że leżysz sobie wieczorem w łóżku, oglądasz jakiś serial i mówisz, no to sobie poklikam. No i właśnie w tych sytuacjach ja obserwuję losy tej pani. I pani, słuchajcie, wrzuciła filmik na tego swojego YouTube'a z tym prawnikiem, który nam mówi, jak się zabezpieczyć. My dalej nie wiemy, co się tak de facto stało. My tylko wiemy, że dzwonił niby do niej policjant, groził jej więzieniem, dzwonił pracownik banku. Abstrakt. I ja, słuchajcie, przeklikałam się przez ten film, bo nie byłam w stanie go obejrzeć całego. I ten prawnik zaleca rozłączenie się i pójście do oddziału banku lub zadzwonię na infolinię. Bo co najlepsze, ta dziewczyna, tłumacząc się, dlaczego dała się tak zrobić, mówi, że jak oni jej podali, w zasadzie, że dzwoni z banku pani Agata Iksińska. I ona weszła w internet i sprawdziła, że taka pani Agata Iksińska w tym banku pracuje. Ale to każdy, kto wejdzie w internet, zobaczy, że taka pani Agata Iksińska w tym banku pracuje. Nie? No. Więc to nie jest raczej... No i oczywiście numer gdzieś niby wyświetlał banku, potem numer komendy, no już jakby znamy te numery. I jak potem ten prawnik udzielił tej właśnie rady życia, żeby się rozłączyć i pójść do oddziału, albo po prostu zadzwonić na infolinię, to się poczułam, że jest tak trochę dziwnie. No i słuchajcie, dobra, bo zmierzam do końca, bo film bardzo długi, a potem mi się w ogóle nie obejrzy. Trafiłam na filmik, gdzie ona udzieliła tego wywiadu do jakiegoś portalu i tam opowiada, co się stało. I powiem wam, co jest najlepsze. Nie zrozumiałam dalej kuźwa nic. Nie wiem, dalej nie rozumiem, bo ona się myli. Nie wiem. Najlepsze jest to, że też się udziela tam w ogóle jej mama w tym wywiadzie, ale już dobra. Z tego, co zrozumiałam, do dziewczyny, słuchajcie, ktoś zadzwonił, to jest w ogóle piękne. Zadzwonił do niej i powiedział, zadzwonił do niej z banku. Z jednego z większych banków w Polsce. I powiedział jej, państwowego, i powiedział jej, że ktoś na nią chciał wziąć kredyt na 120 tysięcy złotych. I że ten ktoś jednocześnie wie, że to było oszustwo. I że zaraz do niej zadzwonił ktoś z policji, kto jej tam powie, co dalej. I ten ktoś z policji zadzwonił, i powiedzieli jej, żeby ona, czyli to jest, wiecie, jedna rozmowa telefoniczna, druga rozmowa telefoniczna, żeby ona poszła i przelała te pieniądze, na które ktoś niby chciał, w ogóle abstrakt, w ogóle o czym, czy wy słyszycie, co ja teraz mówię? Ktoś chciał wziąć kredyt na 120 tysięcy złotych
I dlatego kazali jej przelać jej pieniądze, znaczy właściwie nie wiem jaki kredyt chciał wziąć, bo to nie padło, ale i dlatego kazali przelać jej te pieniądze, które ona ma na koncie, czyli 120 tysięcy złotych za inne konto. Bo jakby ktoś chciał brać kredyt, to by zabrał jej pieniądze z jej konta. Co? Gdzie był chomik? Błagam, co ma piernik, co ma w ogóle konto w banku wspólnego z kredytem? Znaczy, no niby coś ma, no ale... I teraz słuchajcie, zaraz kończymy, obiecuję. I teraz, w momencie, w którym jej kazali przelać te pieniądze na jakieś specjalne konto, żeby te pieniądze były bezpieczne. Jak to ma się do tego kredytu? Nie wiem. Więc ona poszła do bankomatu, bo jej kazali pójść do bankomatu, żeby jej twarz była widoczna w kamerach i żeby ona zrobiła ten przelew. Szczerze, nie wiem. Ja znam się tylko na bankomatach tak, że tam jest wpłatomat. Nie wiem, nigdy w życiu, nie wiem, nie znam się, nawet nigdy blikiem nie wypłacałam kasy z bankomatu, więc naprawdę moja wiedza na temat bankomatów jest równa minus 200. No ale widocznie w tym bankomacie była jakaś tam możliwość zrobienia przelewu, ale dlaczego w ogóle w bankomacie? Bo ona w ogóle powiedziała w tym wywiadzie, bo czekajcie, bo tego wam nie powiedziałam, bo ona w ogóle powiedziała w tym wywiadzie, że ona wpłaciła te pieniądze. Więc to w ogóle zabrzmiało tak, jakby ona poszła, wypłaciła te 120 tysięcy, po czym w bankomacie jej wpłaciła do wpłatomatu, przez wpłatomat, na inne konto bankowe. Więc albo laska nie umie mówić tak w miarę sensownie, albo tu mamy do czynienia z najlepszym po prostu oszustwem ever, never, bo to już idzie nie wiem w co. No ale tak czy siak, ona wpłaciła te pieniądze, to i nie ma tych pieniędzy. I ona teraz będzie składała pozwy, żeby jej ktoś oddał te pieniądze. No generalnie powodzenia, na pewno gdzieś tam uzyska te pieniądze. Natomiast cała historia, sposób narracji w internecie i robienie z tego, że to ma kogoś ustrzec, jednocześnie cały czas, o, kolejne życzenia z okazji rocznicy, widzicie? To może to jest po prostu... może to jest po prostu telepatia, no. Rozmawiam z wami i drugie już życzenia od naszych przyjaciół właśnie z okazji rocznicy ślubu. Aha, i chciałam tylko powiedzieć tym wszystkim osobom, co mi piszą, że to jest Mamba, Haribo i tak dalej, o tych gumach takich pomarańczowych, zdrowotnych. Nie, kochani, ja powiedziałam, to były gumy apteczne i nie, to nie były te fruty. Były takie gumy apteczne z lat 90. Każda była zapakowana w osobny papierek i one były w jakimś takim dużym kartoniku. Tu miało być gumy z witaminą C, one były zdrowotne. Takie samo rozpuszczalne gumy, ale to nie była żadna Mamba, ani Haribo, ani fruty, ani nic takiego. To było coś drogiego. Coś, co w latach 90. Było jeszcze takim, wiecie, no, bajerem szmajerem, może pewnie za granicy. No ale wracając do naszej pani, powiem wam, że nic z tego totalnie nie wynika, nic z tego nie zrozumiałam. Dalej nie wiem, jak ona dała się oszukać, w jaki sposób ona to zrobiła. Nie widzę żadnej wartości, żadnej, prócz sensacji dodanej z tej historii. Nie rozumiem tego, ale powiem jedno. Jest coś takiego jak zastrzeganie numeru PESEL, co od niedawna funkcjonuje, ale nie wiem czy wiecie, nawet miałam to zrobić. Można sobie wykupić w Biku taki abonament. I jeżeli wykupicie sobie taki abonament, to tam kosztuje kilkanaście złotych, możecie to zrobić przez większość banków w Polsce. To każda próba wzięcia pożyczki, kredytu i tym podobnych zostanie odnotowana i przyjdzie do was, zostaniecie o tym poinformowani. Bez takiej subskrypcji, dzwoniąc do własnego banku, też się dowiecie, czy była taka sytuacja, czy nie. Natomiast mówię, też jak wrzuciłam to na Instagram, że są różne próby oszustwa, że właśnie do mnie ostatnio dzwonił ten pan i próbował mnie tam, że niby ta pożyczka, to kilka z was napisało mi naprawdę rewelacyjne historie, nie zazdroszczę, na próbę oszustwa i wierzcie mi, żadna, gdzie to wiadomo, że to zawsze się patrzy trochę z innego punktu, to były krótkie wiadomości i ja wiedziałam, o co w nich chodzi. Znaczy, o co chodziło w tej próbie oszustwa i nawet jakoś tam do mnie trafiało, że wiecie, człowiek ma gorszy dzień, gdzieś tam się da zmanipulować. Miało to jakikolwiek sens. W przypadku tej pani to nie ma żadnego sensu. Jezusie, ja jestem, powiem wam, przerażona tym, że ktoś może po prostu coś powiedzieć, nie mówi nic do końca, w ogóle ludzie się pchają, nagrywają z nią wywiady, nic z tego wszystkiego nie wynika, wszystko to ma przyświecać dobremu celu,
A tam dalej nic nie wiadomo. Dobrze, kończę ten film. Wszystkiego dobrego wam życzę. Mi życzcie toast kolką. Wszystkiego dobrego z okazji 15. rocznicy ślubu. Ja marzę o tym, żeby zmyć ten straszny makijaż. Kiedy jeszcze zmontuję to cudo, idę się wykąpać i szaleję sobie w samotności, zamawiam sobie burgera. Tak myślę, bo cały czas nie wiem, czy pizzę hawajską, czy burgera. Chyba jednak burgera, bo boję się, że hawajska tak się napale, a potem jednak nie zaspokoi moich tych oczekiwań. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do zobaczenia, buziaki, papa. I czekam oczywiście na wasze komentarze. Czy to a propos oszustwa, czy to a propos związku, czy to a propos świadectwa. Jakby tej pole manewru jest dosyć duże, bardzo na nie liczę. Wszystkiego dobrego, pa.